Nazywam się Dominika Staniaszek i od jakiegoś czasu pracuję w Grodziskim Centrum Kultury. Pewnie większość z Was zna mnie, ponieważ bardzo często biorę udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez Centrum, a od pewnego czasu prowadzę również spotkania z grami planszowymi. Ja dzisiaj w ramach cyklu Zarażania Kulturą chciałabym Was zarażać moją miłością do gier planszowych. Ja jestem ogromną fanką planszówek, kocham je miłością bezgraniczną, niepoliczalną wręcz. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić grę, którą możliwe, że większość z Was zna. Grę, do której ja wróciłam, będąc już osobą dorosłą. I to jest taki mój powrót do lat dzieciństwa, tak? A mianowicie mam na myśli Story Cubes, zwane inaczej jako kości opowieści. Jest to gra, moim zdaniem, bez wieku. Mogą w nią grać i mali, i dorośli, a jeszcze ciekawiej, jeżeli ta grupa graczy jest pomieszana wiekowo, doświadczeniowo, bo wtedy ta gra staje się ciekawsza, bardziej nieprzewidywalna i rozgrywki są po prostu fajniejsze. Dla tych osób, które nie znają kości opowieści, robimy taki mały, robię małą prezentację, jak one wyglądają. Od standardowych kostek różnią się tym, że zamiast liczby oczek mają różnego rodzaju symbole. Możecie sobie zobaczyć. Są to bardzo proste, schematyczne rysunki. Ja akurat dzisiaj pokazuję Wam Story Cubes w wersji Max, tak żeby na potrzeby tego filmiku było łatwiej. Oczywiście te kostki mają takie rozmiary standardowe, tak? Jak standardowa kostka do gry. I teraz tak, jak się w tą grę gra? No chyba nie ma nic prostszego, ponieważ bierzemy kostki, rzucamy je i z obrazków, które nam wypadną, próbujemy ułożyć historię. Historię, która będzie miała jakiś początek, jakieś rozwinięcie i swoje zakończenie. O czym będzie ta historia? No to w dużej mierze zależy od nas, no i troszeczkę od tych obrazków, które nam wypadły na kostkach. Jest to gra bardzo fajna, ponieważ tutaj nie ma złych odpowiedzi, tak? Tutaj bazujemy na swoich skojarzeniach, na naszej wyobraźni, kreatywności. I jak my dany symbol, obrazek zinterpretujemy, to jest własna, indywidualna sprawa. Na przykład zobaczcie, tutaj mamy księżyc, tak? Dla niektórych oczywiście to będzie księżyc. Inni mogą łączyć go z jakimś rogalikiem. Jeżeli go przekręcimy, może być to pewnego rodzaju schronienie, może namiot, a może spadochron jakiegoś skoczka, który spada z nieba. A jeżeli na przykład przestawimy go tak, to może jakaś łódka? Jakiś opadający listek na wietrze? Więc widzicie, jeden symbol, a nieograniczona ilość możliwości, tak? W podstawowych zestawach kości jest ich 9. Można rzucać wszystkimi kostkami naraz, jednocześnie, tak? I wtedy ta historia robi się nam dłuższa, bardziej rozbudowana. Ale ja bardzo często, biorąc kości na warsztaty i różnego rodzaju animacje, wprowadziłam taką modyfikację, że na przykład zaczynamy od 4, może 5 kości, tak? I z każdą rundą dajemy jedną kość. Ta kość wpływa trochę na dynamikę naszej historii, na jej skład i oczywiście na długość, tak? Ja grałam w tą grę i z dorosłymi, i z dziećmi i naprawdę mam bardzo wiele fajnych i pozytywnych opinii zwrotnych, że ludzie dzięki tej grze trochę się otwierają, trochę się lepiej poznają, pobudzają swoje szare komórki do działania, tak? A przy tym świetnie się bawią, tak? Bo dla dorosłych jest to bardzo fajny powrót do dzieciństwa, tak? Do czasów, kiedy nam nasi rodzice opowiadali bajki. Teraz my możemy opowiadać bajki właśnie posługując się takimi małymi, sprytnymi kostkami. To jest wersja podstawowa, ale na rynku są również wersje z dodatkami, rozszerzenia. Te dodatki na przykład są podzielone tematycznie, tak? Kiedy te symbole nawiązują do danej tematyki. Mogą być to mity, średniowiecze, zwierzęta, medycyna, poszlaki, czynności, przygody, podróże, tak? Czyli jakby spektrum tych kości i tematów, które one poruszają, jest ogromne. Te kości można ze sobą mieszać, tak? To nie jest tak, że jeden zestaw to jeden zestaw i tego się trzymamy. Możemy te zestawy dowolnie mieszać, wtedy ta historia
robi się taka bardziej zakręcona, bym powiedziała. Więc ja Was naprawdę bardzo szczerze zachęcam, tak? Jeżeli nie macie tej gry, nie znacie jej w ogóle, do zobaczenia, zapoznania się z nią, a może i kupienia, tak? Bo naprawdę to jest bardzo fajna opcja na ten czas, który musimy spędzić w domu, tak? Posłuchajcie. Jeżeli kogoś zaciekawiło, to jak najbardziej może tą grę kupić. Ale jeżeli jeszcze chwilę chciałby się przekonać do tej gry albo zastanowić, to ja dzisiaj przygotowałam dla Was takie fajne alternatywy, żeby mieć swoje własne Story Cubes w domu bez kupowania kostek. Pierwsza z nich to w dobie nowych technologii nasz smartfon albo tablet, tak, na którym w sklepie Google w wyszukiwarce wpisujemy albo kości opowieści, a jeszcze lepiej posługując się językiem angielskim Story Dice, wpisujemy, wyskakują nam różnego rodzaju aplikacje. Ja Wam chciałam dzisiaj polecić dwie, które są dla mnie sprawdzone, które są fajne, bezproblemowo działają na sprzęcie, nie zacinają się i mają bardzo fajną ilość obrazków, tą bazę, tak? Obie nazywają się Story Dice. Pierwsza z nich jest taka bardzo prosta, tak? Jeżeli, nie wiem, dobrze widzicie, są to czarno-białe obrazki, które przy dotknięciu się tasują, tak? I wtedy wymyślamy swoją historyjkę. Fajne jest to, ponieważ, tak jak mówiłam, ta baza tych obrazków jest bardzo duża. I czasami, ja to początkowo traktowałam jako błąd aplikacji, czasami pojawiają nam się dwa takie same rysunki, tak? Ale później ten początkowy błąd aplikacji zaczęłam traktować jako taki challenge. Aha, dobra, ułóż sobie historię, w której musisz użyć dwa razy tego symbolu, ale w innym znaczeniu, tak? Więc to jest trochę wyższy stopień wtajemniczenia, też fajna zabawa. Więc jeżeli lubicie takie proste, tak? Bardzo schematyczne, czarno-białe, przejrzyste. To jest pierwsza aplikacja. Druga aplikacja jest trochę bardziej wypasiona pod względem graficznym, tak? Bo ona już bardziej nawiązuje do takiej planszy, na której po prostu rzucamy kostki, tak? Mając tu taki, słuchajcie, magiczny przycisk do mieszania kostek, my je mieszamy, one się nam rozrzucają, tak? Łapiąc je paluchem, możemy je również, słuchajcie, tutaj przestawiać po ekranie, układać sobie. To może być bardzo pomocne dla małych dzieci, które budując swoją historię, chcą sobie ułożyć obrazki i wtedy zaczynają od punktu A i idą do punktu Z, tak? Budując tą całą historię elementami. Dodatkowo tutaj z boku jest bardzo fajny przycisk, taka kłódka, która nam zabezpiecza tą naszą planszę z kostkami, tak? Czyli w tym momencie, kiedy my sobie podajemy tablet albo nawet coś niechcący naciśniemy, to te kostki nam się nie zmienią, nie przekręcą, nic się z nimi nie wydarzy. To jest bardzo fajna i wygodna opcja wtedy, kiedy na przykład gramy w ten sposób, że rzucamy kośćmi raz i nasze urządzenie mobilne trafia z rąk do rąk, z gracza do gracza i każda z osób grających musi ułożyć historię z tym samym pakietem kostek, tak? Jest to też trochę inny, wyższy poziom wtajemniczenia. I posłuchajcie, to jest taka opcja dla tych bardzo niecierpliwych, którzy chcą mieć efekt już zaraz, szybko sprawdzać, testować. No i też oczywiście dla tych, którzy lubią się z nowymi technologiami i nie wypuszczają swoich smartfonów z rąk. A jeżeli chcecie poczuć taką atmosferę prawdziwej planszówki, tak? I macie troszkę duszy kreatywnej, trochę wolnego czasu, a z tym chyba teraz nie ma większego problemu, słuchajcie, to ja Was bardzo serdecznie zachęcam do pobrania szablonu z internetu, szablonu pustej kostki, albo nawet do stworzenia, narysowania takiego szablonu samemu, bo to nie jest trudne, rysujemy sobie kwadraciki z małymi zakładkami. O, słuchajcie, coś w tym stylu, tak, możecie sobie zobaczyć. Rysujemy na nich obrazki, sklejamy i mamy kostkę, tak? Ja bym Wam chciała pokazać, jak ja zrobiłam swoją
mega prostą, symboliczną kostkę. Jest jakaś kropla wody, jakiś piorun, słońce, jakiś taki ślimaczek, chmurka, tak? Chodzi o to, żeby te symbole były proste. One nie muszą być wcale skomplikowane, udziwnione, nie wiadomo jak wymalowane. Może być to jeden kolor i bardzo prosty symbol. I dzięki temu mamy swoje własne, unikalne kości opowieści. Słuchajcie, podsumowując, dzisiaj opowiadałam Wam o kościach opowieści, mojej grze, która pozwoliła mi stworzyć taki bardzo fajny most między moimi latami dzieciństwa a obecnymi realiami, pracą i moim wiekiem. Ja ją bardzo lubię, naprawdę. Gram z nią i z małymi, i z dużymi, i za każdym razem mam taki sam fun, taką samą wielką zabawę i radość z tego wszystkiego. I chciałabym Wam dać tej trochę radości, takiej, żebyście sami ją zasmakowali, spróbowali, zobaczyli, czy też jej jest tyle, co u mnie, jeżeli chodzi o tą grę. Pokazałam Wam też dwa fajne patenty, tak? Jak stworzyć własne kości opowieści, tak? Albo jak za pomocą smartfona użyć już z tych gotowych i też się fajnie bawić. Co więcej, dla osób, które na przykład pracują z dziećmi, z młodzieżą, może być to bardzo fajna gra, ponieważ jest to gra niezależna językowo, tak? Są to same obrazki, czyli możemy ją bardzo fajnie wykorzystać podczas nauki języka obcego, tak? Budowanie historii czy po polsku, czy w języku obcym będzie tak samo fajne, zagadkowe, a dzięki temu, że budujemy ją w języku obcym, poszerzamy swoje słownictwo, też gramatykę, czyli jakby same wartości dodatnie ma ta rozgrywka i ta zabawa. Dodatkowo, to już jest troszkę głębsze, ale dodatkowo kości mogą być bardzo fajnym pomysłem na pracę taką głębszą. Na przykład pracę z emocjami naszymi, z jakimiś obawami, z jakimiś rzeczami, które czujemy, a nie do końca możemy je nazwać, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o dzieci czy młodzież. Możemy wybrać sobie pewne kości, które w jakiś tam luźny sposób nawiązują do tematu, który akurat chcemy poruszyć i zagrać, tak? Może być to bardzo fajny pretekst jako wprowadzenie do takiego właśnie tematu dotyczącego emocji, jakichś naszych takich stanów, wydarzeń, które się właśnie tutaj teraz dzieją wokół nas, tak, w naszym życiu. Więc wow, no po prostu kości opowieści są dla mnie grą fenomenalną, którą naprawdę polecam każdemu. A jeżeli szczególnie pracujecie z dziećmi, macie swoje dzieci, albo sami gdzieś w środku chcecie pielęgnować to swoje dziecko, no to dla mnie to jest totalny must have, tak? Nieważne, czy to będzie wersja kupiona, czy to będzie wersja na właśnie z wykorzystaniem aplikacji, czy to będzie wasza własna wersja zrobiona, tak? Pobawcie się tym, bo naprawdę to jest ogrom możliwości. Słuchajcie, to był mój pierwszy filmik z cyklu Zarażamy kulturą. Ja Was będę chciała zarażać tą moją miłością do gier planszowych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście możecie lajkować, zadawać pytania pod postem czy na naszym kanale na YouTubie. Oczywiście śledźcie oba te kanały, tak? Bo co jakiś czas te filmiki będą się pojawiały. Ja będę się starała pokazywać Wam gry, które właśnie można wykorzystać w taki bardzo różny sposób i jeżeli tylko będzie możliwość, będę starała się Wam pokazać mój patent na tą grę albo jakiś zamiennik, który nam pozwoli zagrać w tą grę, chociaż my jej fizycznie nie będziemy mieć w pudełku, tak? Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. I w tym takim dość specyficznym czasie życzę Wam dużo optymizmu i na koniec hashtaguję, żebyśmy zostali w domu, grali w planszówki i dobrze spożytkowali ten czas z naszymi najbliższymi. Pozdrawiam, pa!